każdy rok, na który pałac czekał na remont, powodował to, że nam się zmieniał stan tego obiektu. I tak naprawdę 3 lata prac to też tak długi czas wynikał z tego, że musieliśmy zmieniać pewne rzeczy w projektach, ponieważ stan między projektowanym a zastanym w momencie wejścia na budowę już był zupełnie inny. Żeby wykonać te prace i żeby uratować pałac, trzeba było naprawdę bardzo wiele czasami poświęcić albo dodatkowo więcej rzeczy wykonać, ponieważ już stan technologiczny pewnych elementów nie pozwalał na ich zachowanie, trzeba było przeprojektowywać pewne elementy po to, żeby w ogóle uratować sam obiekt, jeżeli chodzi o konstrukcję. I to też miało potem wpływ na to, co jest we wnętrzu, czyli właśnie na te najcenniejsze elementy, którymi są polichromie, które zachowały się i wiedzieliśmy, w których miejscach, natomiast ściany i tynki były też w wielu miejscach tak w złym stanie, że trzeba było je częściowo transferować, przenosić. Stąd też elementy, które mamy tylko też eksponowane, a część jest zachowana in situ i konserwowana w miejscu, a część tylko domalowywana. Myślę, że możemy podsumować to jako jeden wielki sukces całej renowacji tego pałacu, ponieważ no, wszyscy wiemy, że pałac był totalną ruiną, co będzie można zobaczyć tutaj na wystawie pokazującej dzieje remontu pałacu i widzimy ten progres od momentu ruiny do tego, co dzisiaj mamy, do pięknych wnętrz, do odrestaurowanego budynku z dbałością o każdy szczegół pod względem konserwatorskim. Tutaj wielkie podziękowania do naszej pani konserwator i do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dodatkowo mamy cudowny park, który jest wyremontowany i który cieszy się już teraz dużą popularnością wśród naszych mieszkańców. Mamy jedną stałą wystawę, jest to wystawa mówiąca nam o historii rodziny Durantów i o historii pałacu i to jest ta wystawa stała na dole. Mamy również przestrzeń wystawienniczą na poddaszu. W tej chwili jest tam właśnie wystawa, ta, o której mówiłam wcześniej, o historii renowacji naszego pałacu. Tam można zobaczyć zdjęcia z budowy, można sobie zobaczyć, jak to wyglądało, jak postępowały poszczególne prace, jak wyglądały odkrywki polichromii, stropów, jak wynosiliśmy stąd drzwi. Chcemy po prostu mieć wystawy artystów naszych lokalnych, ale również artystów polskich. Tutaj mamy już zapytania i od fotografów, i od malarzy o możliwość zorganizowania właśnie wystawy takiej czasowej, 3-4 miesięcznej.